Rozmowa dnia. W naszym studiu Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, jest gościem sygnałów dnia i radiowej jedynki. Dzień dobry, panie ministrze. Witam serdecznie. Po raz pierwszy w minioną niedzielę odbyło się ogólnopolskie święto Wdzięczni Polskiej Wsi w Wąwolnicy na Lubelszczyźnie. Ono nawet w nazwie ma pierwsze ogólnopolskie. To jak rozumiem, to ma być taka nowa tradycja i to święto będzie się co roku odbywało w tym właśnie miejscu, czy to będzie takie wędrowne święto w różnych miejscach? Nie, to będzie miejsce w różnych, święto w różnych regionach Polski i jego sensem, głębokim sensem jest nie tylko kolejne dożynki, przecież tych dożynek mamy w Polsce mnóstwo i okazujemy szacunek rolnikom za to, co w danym roku się działo, za ciężką pracę, poświęcenie, żywienie i tak dalej, ale to ma sens głębszy, ponieważ jest to okazanie wdzięczności mieszkańcom wsi temu wszystkiemu, co wieś wniosła i wnosi do kultury narodowej, do życia gospodarczego, do wolności. Faktycznie ci, którzy żywili i bronili, zasługują na szacunek i trudno, ja tutaj dziękuję premierowi za jego inicjatywę, ponieważ trudno w roku stulecia niepodległości, odzyskania niepodległości, nie mówić o tej wielkiej roli, jaką polska wieś w tym całym procesie odzyskania wolności i utrzymania później poniosła. Również o tych wielkich, które w świadomości społecznej, tej historycznej świadomości wsi tkwią, w tych wielkich również i pamiętanych krzywdach, których wieś doznawała. To jest upokorzenie czasów pańszczyzny, jakby się próbuje o tym nie pamiętać. W świadomości chłopów gdzieś to siedzi, jak byli traktowani przez wieki. To jest również bieda przedwojenna, szczególnie lat 30. wielkiego kryzysu. Ona dotykała zresztą innych grup społecznych również. To jest to, co komuniści z wsią zrobili po wojnie. Kolektywizacja, obowiązkowe dostawy, które rujnowały. Rujnowały to, jak pytać starszych ludzi na wsi, co pamiętają, jaką tą największą dokuczliwość. Okradanie wsi postaci dopłat. Czyli nie oplony, lecz o polskość chodzi pokrótce. O rolę chłopów, rolę wsi w tym, w tej sztafecie między dawnymi a nowymi czasy w tej polskości. To jest święto, które ma to podkreślać. Wdzięczność za to, że wytrwali mimo tych wszystkich rzeczy. No ale też nie byłoby trudno, wolnej Polski, gdyby nie wolni chłopi i rola kościoła. Ale trudno też nie rozpatrywać tego wszystkiego w kontekście wyborczym. Ja nie będę na pewno pierwszym komentatorem, który to zauważy, bo już politolodzy na ten temat się wypowiadają. Że tak naprawdę walka o głosy wsi między Prawem i Sprawiedliwością a Polskim Stronnictwem Ludowym to jest jedno z najważniejszych wydarzeń tej kampanii wyborczej, kampanii samorządowej. Wie pan, jestem w o tyle dobrej sytuacji, że to wszystko, co czynię, nawet jeżeli to jest skomentowane jako działalność wyborcza, polityka zawsze jest walką o uzyskanie akceptacji społecznej i możliwość realizacji programu. Jestem o tyle dobrej sytuacji, że jestem współautorem programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości, który z różnymi meandrami realizujemy już od prawie 3 lat. Teraz jest zdecydowane przyspieszenie. Najbliższe posiedzenie Sejmu to jest znowu kilka ustaw, które mają istotnie poprawić również i możliwość sprzedaży, ułatwienia, pomoc finansową dla rolników. Więc cieszę się, że biorę udział w tego typu wydarzeniu, które ma na nowo jakby pokazać, jakie szanse stoją przed obszarami wiejskimi, przed wsią, jaki jest zasób, jaki jest potencjał i jak szczerze i uczciwie ustalić, uzgodnić z rolnikami, jakie kierunki zmian będziemy realizowali, do czego zobowiązuje się rząd i również jakie świadomie podejmowane zobowiązania mają rolnicy. Te ustawy, o których pan wspomina, to są te, które zapowiadał premier w minioną niedzielę właśnie w Wąwolnicy. Tam padły takie konkretne zapowiedzi pomocy, no to po pierwsze 1,5 miliarda złotych na rekompensaty za straty spowodowane suszą. To są jakieś dodatkowe pieniądze wobec tych, które już zostały przeznaczone wcześniej? Nie, te 1,5 miliarda już zabezpieczone, wpływają na konta Agencji Restrukturyzacji. Proces wypłat już się rozpoczął. Na wczoraj, na koniec dnia było 29 tysięcy wniosków złożonych przez rolników, w tym około 15 tysięcy wniosków przez tych, którzy mieli te straty największe, 70% i więcej. Rozpoczęły się wypłaty. To będzie w tempie kilku milionów dziennie. Te wypłaty są przekazywane przez agencję, więc no, też są i problemy, bo Instytut Uprawy Nawożenia Gleboznawstwa rozszerza szacowanie suszy o kolejne rośliny i kolejne powiaty, kolejnych roślin o kolejne powiaty. To trochę spowalnia proces tego szacowania. W niektórych gminach komisje będą musiały jakby jeszcze raz przejrzeć te pola rolnicze, ale nawet jeżeli to spowolni trochę termin składania wniosków, to i tak jest korzystne, bo więcej hektarów u rolników zostanie tą pomocą objętych. A rzeczywiście ja wczoraj, są
wczoraj jeszcze jedno zdanie. Wczoraj podjąłem decyzję, chcę powiadomić słuchaczy, że składanie wniosków zarówno na te straty większe, jak na te straty mniejsze wydłużyłem do końca października, do 31 października. A rzeczywiście zdarzyły się takie samorządy w Polsce, które opóźniały, czy nie śpieszyły się specjalnie z przekazywaniem tych wniosków się, odszkodowania? To jest problem taki, że jest wiele gmin słabych organizacyjnie i tam rzeczywiście w tych małych gminach przesuwanie pracowników między działami, jakimiś komórkami organizacyjnymi jest dość skomplikowane, ale były również gminy dobrze wyposażone i również z dużą ilością zatrudnionych pracowników, które jakby decyzją wójta, najczęściej tych działaczy lokalnych, rozgrywających lokalną politykę teraz w kampanii wyborczej, no my nie będziemy przekazywali tych protokołów, trzymamy te protokoły, wojewodowie znają te gminy, mają również, jeżeli będzie trzeba, informować rolników, które to są gminy, ale to byłoby podłe, jeżeli w ten sposób to nieszczęście, jakie chłopów dotknęło, potrzeba szybkich pieniędzy w rolnictwie, byłoby wykorzystywane przez samorządowców, ale takie przypadki są. Premier Wąwolnicy mówił jeszcze o dwóch kwestiach, już schodząc na ten etap, na ten szczebel ustawowy, czyli wsparcie dla handlu detalicznego. Rozumiem, że to będzie się też jakoś formalizowało. I też ciekawa rzecz, bo to dość niespodziewana informacja, pomoc dla kół gospodyń wiejskich, wsparcie od państwa, ulgi podatkowe, pomoc prawna. Pan wchodząc tutaj do studia jeszcze zdążył wrzucić w moim kierunku, że osobowość prawną uzyskają koła gospodyń wiejskich. Jak ta operacja będzie wyglądała co to ma przynieść przede wszystkim? To są ustawy, które na dzisiejszej Radzie Ministrów będą przyjmowane i najbliższym Sejmie, mam nadzieję, że Sejm przyjmie. To jest to, co premier zapowiedział, czyli rozszerzamy możliwość bezpośredniej sprzedaży przez rolników. Nie muszą szukać żadnych pośredników. Produkty zarówno nieprzetworzone, jak i przetworzone z gospodarstw mogą legalnie sprzedawać do odbiorców. Do tej pory mogli to robić w gospodarstwie lub w miejscach przeznaczonych do handlu, czyli na jakichś targowiskach. Teraz będą mogli to czynić również do restauracji, do sklepu lokalnego, do stołówek, więc do tych miejsc, gdzie są przygotowywane już do konsumenta końcowego, czy potrawy, czyli ominąć, czy ten łańcuch po drodze pośredników. To się nazywa sprzedawanie w krótkich łańcuchach, czyli ominąć tych pośredników, którzy zarabiają na tym, a temu chłopu niewiele zostaje. Również kwota wolna od podatku zostaje podniesiona z 20 do 40 tysięcy rocznie i dopiero powyżej tej kwoty będzie ryczałtowy podatek 2%. Sprzeda za 100 zł, zapłaci 2 zł, to nie jest duży podatek. I jeszcze dodatkowo zmieniamy definicję tak zwanego MOL-a, czy ułatwienia MOL-a, czyli produkcji małej, ograniczonej, lokalnej. To jest jakby drugi etap rolniczego handlu detalicznego. Zakładam, że jeżeli rolnik spróbuje przetwarzać w gospodarstwie i znajdzie konsumentów, znajdzie tych, którzy chcieliby kupować tę jego żywność i mu się to spodoba, będzie na tym zarabiał, to będzie mógł przejść następny etap do już trochę większego warsztaciku czy większej produkcji, nie tylko w kuchni, w tych swoich tam pomieszczeniach. To jest właśnie ten MOL. I co dziwne, przez wiele lat tłumaczono, że rolnik musi spełnić tam szereg wymogów formalnych, uzyskać zezwolenie u powiatowego lekarza weterynarii, który musi zatwierdzić cały ciąg technologiczny, który tam musi być wybudowany. Okazuje się, że Unia tego nigdy nie wymagała. I ja teraz to zmieniam. To będzie zgłoszenie do inspektora powiatowego weterynarii i nie potrzeba tego całego ciągu mitycznego zatwierdzać. To dla wielu tych, którzy chcieliby z tego handlu detalicznego zrobić sposób na życie i na zarabianie, jest dodatkowa możliwość i kolejny etap rozwoju sprzedaży bezpośredniej. To jeszcze ta trzecia kwestia, czyli zmiany, jeśli chodzi o pomoc dla kół gospodyń wiejskich, osobowość prawna, wsparcie od państwa, ulgi podatkowe i szybszy proces rejestracji. Jaki jest cel tych zmian? Jak to będzie wyglądało? To jest odpowiedź na oczekiwania samych kobiet wiejskich. One są często najbardziej aktywną tą częścią społeczeństwa wiejskiego. Zresztą, przepraszam, panowie się trochę narażę, są może nawet tą mądrzejszą częścią na wsi. I one mówią tak, do tej pory, jak się organizowałyśmy, byłyśmy na siłę przypisywane do Krajowego Związku Kółek Rolników i Organizacji Rolniczych, które kółka rolnicze miały osobowość, a nie koła gospodyń. One musiały mieć pośrednika, żeby w ogóle o cokolwiek się starać. Wiele kół gospodyń wiejskich nigdzie się nie rejestrowało. To nie jest też jakiś tam atak na kółka rolnicze, chociaż jest sytuacja trudna. Szef tej organizacji od półtora roku siedzi w areszcie. Mówimy o nim Władysław S. teraz już, zgodnie z tą nomenklaturą. Więc kobiety oczekiwały, żeby koła gospodyń wiejskich miały proste zasady rejestrowania, żeby nabywały osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru, żeby mogły ubiegać się o różnego rodzaju środki zewnętrzne, wsparcie,
wsparcia również w ramach, jako stowarzyszenia, tak jak stowarzyszenia w ramach programów dedykowanych rozwojowi wsi, żeby mogły korzystać. I wychodzimy naprzeciw. Będzie prosta rejestracja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będzie nawet przykładowy statut, który mogą te panie zaakceptować lub wymyśleć swój, bo to jest demokracja. I będą mogły korzystać również ze wsparcia publicznego. To bardzo mocno powinno rozwinąć również tą aktywność, te bariery formalne znosimy, a jeżeli ktoś nie chce się rejestrować w ramach tego nowego systemu, pozostać w dawnym, to jego wola, nikt go do tego zmuszać nie będzie. Bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o niezadowolenie wśród rolników, szczególnie tych uboższych, to jest wciąż kwestia afrykańskiego pomoru świń. Nawet słyszałem takie opinie w różnych miejscach Polski, że właśnie owi ubożsi rolnicy, wśród nich szczególnie niezadowolenie wobec PiS, wobec rządu narasta, z bardzo prostego powodu. No wytykają ci, którzy mają niedużo zwierząt, że no tych bogatszych stać oczywiście na wszystkie środki, o których rząd mówi, czyli specjalne maty, odkażanie i tak dalej. No jak ktoś ma zaledwie kilka zwierząt, a stracił wszystkie albo większość z nich, to nie jest sobie w stanie dać tym wszystkim rady. Tutaj wiem, że dla tych małych też przecież miała być pomoc i odszkodowanie, tylko że podobno nie wszyscy się na to godzą. Na czym to polega? To nie jest kwestia, że mały nie dostaje. 75% państwo zwraca tych poniesionych wydatków w całej Polsce. Maty, kuwety, środki dezynfekcyjne, myjki, lampy, jakieś owadobójcze, żeby nie przenosiły owady tej choroby ze środowiska. To czy mały, czy duży może z tego korzystać. Problem polega na tym, że ci duzi rolnicy, którzy żyją z produkcji świń, którzy zainwestowali, mają kredyty, mają chlewnie, oni są przerażeni, że może się choroba do ich gospodarstwa dostać, bo będzie koniec gospodarstwa. To będzie ogromna strata. Ci mniejsi tej świadomości nie mają. Dla nich jest to czasami dodatkowy jakieś źródło zysku, a czasami nawet i bez zysku. Taki zwyczaj hodowania świniaka dla siebie na święta, czy tam dla szwagra w mieście. Natomiast ta oferta jest dla wszystkich. Dla małych jest jeszcze dodatkowa, które nie mają duzi, że jeżeli chciałby rezygnować, bo uważa, że nie jest w stanie spełnić tych wymagań, bo ma stary budynek, nieszczelny, nie da rady odizolować go od zwierząt, które mogłyby się do niego dostać. W jednym pomieszczeniu są również różne grupy zwierząt, co jest przy ASF-ie zabronione, żeby stała również, nie wiem, krowa, kury i kaczki chodziły. To dla tych jest oferta zaprzestania na 3 lata produkcji i odpowiednia odszkodowanie. I to wszystko działa. Ja bym jednak chciał, żeby i ci mniejsi utrzymali się w produkcji, bo u nas specyfiką polskiej hodowli świń, w przeciwieństwie na przykład do Hiszpanii, gdzie się podaje, gdzie są stada po paręnaście tysięcy czy parę tysięcy świń, żeby się utrzymała ta produkcja i w tych mniejszych. Tylko trudno to uczynić, jeżeli nie zmniejszymy ilości choroby w środowisku, tej przechowywanej w dzikach. Jeżeli tej depopulacji dzików nie sprowadzimy na jakiś niski poziom, to ta choroba będzie się przechowywała w środowisku, czy w dzikach martwych, czy w żywych, czy w ich wydzielinach, wydalinach, i niestety jest realne ryzyko, że przeniesie się również i do chlewni. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski był gościem Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję, pozdrawiam jeszcze wszystkich. Dodajmy, że dziś rząd oprócz tych spraw szczegółowych, czyli konkretnych ustaw, o których między innymi opowiadał nasz gość, będzie zajmował się także dużymi pieniędzmi na rok 2019, czyli projektem budżetu. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.